Witam wszystkich, Wilgotny Głupik z tej strony Jak widzicie spotykamy się dzisiaj na mojej wersalce A co to oznacza? Oznacza to znowu zakupy Słuchajcie, powoli to już się zaczyna robić taki, taka tradycja u mnie Że jak jest sobota to jest film i jest to film głównie z nowościami Bo od jakiegoś czasu sobie troszeczkę udzielam dyspenzy na akwarystykę No ale póki są fajne, w miarę zdrowe rzeczy w moim sklepie a większość teraz się jednak takich zdarza, jakby nie było, no, no to chcę sobie po prostu pokupić, żeby mieć, i później, jak znowu będą gorsze czasy na akwarystykę, nie będzie nic zdrowego w sklepie, to żebym ja miał już zdrowe, zaklimatyzowane, porządne zwierzęta u siebie na hodowli. I co, słuchajcie, znowu dzisiaj wracam ze sklepu w tym momencie i kupiłem sobie pokarm Tropical wysokobłonnikowy. Zaraz popatrzymy. Tropikal to wysokobiałkowy, wysokobiałkowy, chyba nie wysokobonnikowy. Tak jest, ja przeczytałem zbyt szybko. Wysokobiałkowy. Pokarm w formie płatków. Z czego on się składa? Dostarcza rybom białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, bogatego w niezwykle ważne aminokwasy. Egzogenne z witaminą C, nawet to bardzo dobrze. Witamina C, jak wiemy, jest na odporność, więc jest super. A tu mamy pęknięte, pękniętą puszkę od góry, no ale trudno, to nie jest najważniejsze. tam. Jest jak jeszcze folią zalakowane pod spodem, więc pęknięcie pokrywki nic tak naprawdę złego nie znaczy. No i słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie przytargał czegoś żywego. No i słuchajcie, do domu, do dziadków. Kupiłem sobie jeszcze krewetek blue, niestety raz bory SP nie było, bo dzwoniłem niby do, do, do pana tam w sklepie i pan mówił, że są, ale to było wczoraj, y, znaczy przedwczoraj, bo wczoraj go nie było, była tam jakaś inna osoba na zastępstwie w sklepie, y, no a dzisiaj, y, dzisiaj się okazało, że jednak nie ma, ale są krewety i właśnie te krewety sobie zakupiłem, y, one tak wyglądają, zwykłe blue. Tak, tak to wygląda. Roślinka, jak zawsze z krewetkami, ja dostaję roślinkę. Więc sobie bardzo tutaj wsadzę tutaj do akwarium, co mam u dziadków te krewetki. Więc słuchajcie, może nie będziemy ich długo męczyć tu na wersalce w tym worku. Ja najszybciej trzeba by je wpuścić do akwarium. Więc słuchajcie, ja biorę worek. No i spotykamy się przed akwarium, właśnie ich docelowego tutaj. Gdzie wrzucimy je do aklimatyzacji. Także przenosimy kadr. No i jesteśmy już przy akwarium. Tu mamy moją wpuszczoną, a tu mamy worek, właśnie który sobie płytę odsunąłem. Moją tutaj i sobie je wrzucamy. No i one tutaj sobie jakieś kilkanaście minut będą sobie tutaj na tej powierzchni wody, w tym woreczku, siedzieć. No a później elegancko jest sobie siateczką przegłożymy do wody. Rożdyczę trochę wyjąłem, więc jak widzicie troszkę się jaśniej w akwarium zrobiło. To mam worek przygotowany już na, na tą rożę, którą będę brał do swojego domu, którą mam przygotowaną teraz w kuli. Bo słuchajcie, tutaj tak naprawdę ta kępa rożżycy jest mega duża, więc tak naprawdę tutaj zaciemnia innym roślinom całą powierzchnię wody, a do 200 litrów to mi idealnie taka rożdża. Może wam w sumie pokażę nawet ile tej rożycy się mi w tym akwarium narosło. O, proszę zobaczyć. Cała kula w rożnicy. No i niestety w takim 13-litrowym akwarium taka ilość rożnicy powoduje, że te ryby naprawdę nie mają gdzie pływać. No a słuchajcie, do 200 litrów, żeby troszeczkę moje mocne światło w 200 zaciemnić i żeby też roślinia na tym skorzystała jest idealnie, więc na tą rożnicę jest przygotowany właśnie worek. Więc może wróćmy do tych krewetek. Widzicie krewetkę w worku, która sobie siedzi na, na tej czerwonej roślince. Ona tak właśnie, krewetki sobie tak właśnie siedzą na tych czerwonych roślinach, więc ja uważam, że to bardzo dobrze jest, że właśnie w sklepie u mnie dają takie właśnie pałąki roślin, takie badyle, czy jakąś inną roślinę dla po bo te krewetki się worku nie obijały. No po prostu taka krewetka się przyczepi, do takiego, jak widzicie, łodygi na przykład. No, no, no i sobie siedzi nigiem nie czę się nie. Czepią za mocno. Bo po prostu ona się tego trzyma. O, tu mamy tyłek krewetki. No i tak to wygląda. Tak tutaj wygląda całe to akwarium. Także krewetki tutaj teraz się aklimatyzują nam. Jak się skończą aklimatyzować? no to sobie je przełożę tutaj do tego zbiornika i tu ma, wpuściłem ostatnio cztery kupiłem pierw cztery dokupiłem później cztery dzisiaj znowu cztery więc no już tych krewetek tutaj jakby nie było trochę jest było 8 do dzisiaj 4 przyszły, więc mamy już około 12 krewet powinno tutaj być, jeżeli wszystkie żyją i mają się dobrze, a póki co żadnego trupka nie znalazłem, więc zakładam że rzeczywiście te krewetki tutaj żyją i, i rzeczywiście mają się dobrze, także z góry zakładam, że tutaj wszystko w porządku u tych krewetek, które tutaj już mam i że u tych, które tutaj teraz dopiero, że tak powiem witają się z tym domkiem, też będzie wszystko w porządku Także to mamy jedną część zakupów dzisiaj. No i jeszcze Wam pokażę, co jeszcze sobie kupiłem do mojego akwa 72 litry, także wracamy na moją wersalkę. A jeszcze może na chwileczkę wróciłem tutaj jednak, bo zobaczcie, wyszła sobie tak ładnie moja blue już wpuszczona nawet dwie. No to postanowiłem, że jeszcze sobie na nie popatrzymy. O widzicie wybarwione, fajnie, ładnie już podrośnięte, podchowane, także bardzo się cieszę. W tle widzimy rozdętkę, no a tutaj ta krewetka, która sobie śmiga. No i to na tyle, krewetki się schowamy, więc już wracamy na tą właśnie wersalkę. No, o zakupu dalszej części, bo jeszcze mam fajne rzeczy żywe, także zapraszam do powrotu ze mną na moją wersalkę. No to gotowi, żeby zobaczyć te cud cudeńka? Słuchajcie, proszę bardzo. Mamy molinezje księżycowe. One nie będą pływały w akwarium razem z tymi krewetami Blue, no bo jednak, jakby nie było, no to Molinezja no, jest rybą dużą, rośnie dosyć duża, więc no, wpuszczanie jej, a zwłaszcza jeszcze czterech sztuk, które tutaj mam przy ogólnie jakichkolwiek Molinezji, do 13 litrów to jest wiecie taki trochę kiepski pomysł, no bo ta ryba jednak rośnie duża i. i i wymaga się po prostu też dla tej ryby, żeby zbiornik no, nie był najmniejszy, no bo jednak ryba w za małym akwarium nigdy nie będzie czuła się dobrze. Zawsze to podkreślam, i będę podkreślał, pamiętajcie, że biorąc rybki takie czy inne do domu, musicie zawsze wcześniej sobie przygotować wielkościowo odpowiedni pojemnik. I to uważam, nie ma znaczenia, że powiedzmy ryba w sklepie Mariana ja na przykład tutaj, no nie wiem ile mogą mieć, 4 cm? Może 5, obecnie, no to w sumie ktoś powie, no dobra, ale te ryby by się zmieściły do 13 litrów. No, no dobra, no zmieszczą się teraz, bo są młode, tak? Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ryby się przyjmą, a z góry zakładamy, że się przyjmą, skoro je kupujemy, no to warto wziąć pod uwagę, że ta ryba jednak urośnie później i powiedzmy z Molinezji, która ma. Tam teraz 5 centymetrów Może na, nagle zrobić się ryba Dużo większa Więc yy, trzeba o tym pamiętać I trzeba tak ją, taki dom rybie zapewnić Żeby mogła sobie spokojnie w nim pływać nawet jeśli urośnie, nawet jeżeli osiągnie swoje większe rozmiary. A uwierzcie mi, że moje molinezie księżycowe, które już mam, no są naprawdę od tych sporo większe, tęższe. Więc dlatego pamiętajcie właśnie o tym, co mówię, że należy się rybom zawsze kupować dom z wyprzedzeniem, żeby mogły się w nim spokojnie rozrastać, rozwijać i sobie mieszkać. I teraz, jeszcze na wizji, sprawdzimy, czy mam tu jakąś parkę. Widzę chyba samicę. A czy znajdę samca? Nawet jakby tu nie było samców, to też nic nie, nie dzieje, bo u mnie w domu mam dwa samce w 72 litry. Moje dwie żółte molinezje, tamte też księżycowe to też są samce. Więc nawet gdyby tu były te cztery samiczki, no to bym się nie obraził też. Bo tam już mam, tam już mam samce i tak dwa, także, także jest, jest spoko, no ale zobaczcie nawet to, że są w worku nie przeszkadza nam w, o, akurat się się zepsuła, w złapaniu jakichś ładnych kadrów na nie, także możemy się nimi podelektować tutaj, a dzisiaj wieczorem jak chcecie to dajcie znać, to jeszcze się podelektujemy nimi w moim 72 litry jak już sobie będą wpuszczone razem z moimi tam czarnymi też które ostatnio dokupiłem oraz z moimi tam dwoma tymi Księżycowymi samcami Które już są myślę dorosłe I jedną platką Która tam jest oraz dwoma kirysami Które też w jednym z ostatnich filmów pokazywałem Także na tyle by było Jak chodzi o zakupy Jak chcecie jakiś jeszcze odcinek Z dzisiejszego wieczora Jak już te molinezje będą sobie wpuszczone W 72 litry się będą pluskać Już w swoim docelowym akwarium zaklimatyzowane No to piszcie To się o taki film dla was postaram Na teraz dziękuję Tu mamy taką jak wiecie cząstkę moich zakupów, bo już krewety już się aklimatyzują tutaj w akwarium docelowych u dziadków w domu, które tutaj mam, także na razie do usłyszenia, być może wieczorem albo jutro, to zależy jak, jak też będę miał czas, żeby film nagrać i kiedy też będziecie chcieć także kiedy byście chcieli ten film, możecie pisać również w komentarzach, dziękuję za teraz, do usłyszenia no i cześć